Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby tak mieć brata zamiast siostry? Albo może siostrę zamiast brata? Co by było, gdyby 2012 rok był rzeczywiście końcem świata? Czy nie byłoby nic, czy może mieszkalibyśmy teraz w postapokaliptycznym świecie? Albo gdyby dało się latać, ile nowych problemów stworzyłaby ta umiejętność? Nowe prawa, ustawy, nowe sporty? Na szczęście tutaj nie trzeba gdybać. Sprawdźmy, co by było, gdyby zamiast Asi i Matiego dać całkiem poryte rodzeństwo. Kapitolino! Kapitolino, wstawaj! Kapitolino! Czego chcesz, cię, Sławie? Gdzie sprawa? Chcesz się napić zimnego Mountain Dew? To jest Mountain Dew? No tak. Nie wiem, dziwnie wygląda. No to jest Mountain Dew, weź łyka i zobaczysz. No, plusz! Plusz, przecież kolejną butelkę? Po prostu sobie rozpuścisz kolejnego plusza! Dobra, nieważne. Druga sprawa, proszę złotówkę. Ty mi jeszcze 2 złote nie oddałeś. Co ty myślisz, że ja sram pieniędzmi? A masz tu 2! Dziękuję. No spok, a po co ci to w ogóle? Cześć, kupiłem za 2 Mountain Dew i promocja się skończyła i musiałem donieść złotówkę, ale miałam jakieś dziwko. Co? Ja jestem lekką dziwką? Idę się kąpać. No okej. Mord! Okej, nikogo nie ma. Och, co ten elf tu robi? Kapitolina, ja pie! Dwie sprawy, chcesz się napić zimnego Mountain Dew? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem zimnego. Ja też. Czego chcesz, cię, Sławie? Zaznikam się! Jaki plusz, a przynieś kolejną butelkę? Lepiej. Taka delikatna kopietka matki mięśni. Jaki plusz, a przynieś kolejną butelkę? Czemu butelkę? Butelka to jest, Osio. Jedziesz, no, bo mi się cycki rozpadają. Ja nie posikam.